Witajcie! Zanim zacznę opowiadać Wam o moim najnowszym odkryciu, chciałabym wrócić na chwileczkę do tego wczorajszego filmiku. Jak widzieliście, byłam naprawdę zmęczona. Wyrywało mi się coś, przepraszam raz jeszcze. Już nie wspominam o tym, że zakręcenie było naprawdę maksymalne, zobaczcie. Wiecie, o czym mówię, prawda? Kręciła filmik o ulubieńcach. Maja z myślą o kwietniu. Dobrze, ale już nie wracajmy do tego. Naprawdę, wszystko ze mną jest w porządku. Po prostu jedno wielkie zmęczenie. Dzisiaj też nie jestem w najlepszej formie, ale mam nadzieję, że już jakichś takich dziwnych gaf nie będzie. I będę mogła Wam powiedzieć bez żadnych problemów o moim najnowszym odkryciu. Mowa tutaj o marce, która jest naprawdę mało znana na YouTubie, jeżeli chodzi o perfumy. Jest to marka kojarzona z torebkami, z ubraniami i jej założycielem jest Etienne Aigner, z tego co pamiętam. Zrobiłam małe poszukiwania i tutaj oczywiście zawsze jak się czegoś szuka, to człowiek tak naprawdę nigdy nie wie, które informacje są rzetelne, prawdziwe, bo jedne źródła podawają, że jest to marka francuska, inna, że niemiecka, sam twórca pochodzi z Węgier. Rozumiecie? W każdym razie jest to dosyć ciekawa historia związana z marką Aigner. Jeżeli jesteście zainteresowani, też spróbujcie gdzieś tam poszukać, może dokopiecie się do jakichś bardziej rzetelnych źródeł. W każdym razie, nie oczywiście historia mnie tutaj sprowadziła w kierunku tego zapachu, a pewna recenzja, którą widziałam gdzieś tam, kiedyś mi mignęła, słuchajcie, na jednym z kanałów. Dziewczyna wypowiadała się, że jest to woda perfumowana bardzo podobna do Bottega Veneta. A wiecie, że ja Bottega Veneta lubię. Jest ona troszkę droga, więc tutaj chciałam sobie znaleźć jakiś tańszy odpowiednik. I czy faktycznie znalazłam tańszy odpowiednik? O tym będzie dzisiejszy filmik. Najpierw jednak chciałabym Wam pokazać, tak jak zresztą zawsze, na samym początku same opakowanie. A prezentuje się ono bardzo klasycznie. Nie ma tutaj, słuchajcie, nic nadzwyczajnego, może oprócz tej literki tutaj, która Wam przypomina podkowę. Podkowę na szczęście i takie było założenie. Tą podkowę możecie również zaobserwować na flakonie. Widzicie, zwykły taki normalny kolor kojarzy Wam się ze skórą. Tu mnie też troszeczkę. Sam flakon uważam, że prezentuje się bardzo szykownie, bardzo prosto, bardzo elegancko i tutaj mamy właśnie tą podkówkę, ten znak rozpoznawczy. Tutaj macie nazwę, korek dosyć ciężki. Tak to wygląda. Napis prosty, prostota. Uwielbiam prostotę, zwłaszcza w markach, firmach zajmujących się wyrobami skórzanymi, bo ta marka jest właśnie z nimi bardzo mocno kojarzona. No to co, jak robią świetne torebki, to muszą robić świetne perfumy, prawda? Zanim jednak je nałożę i zacznę Wam o nich opowiadać, króciutko nutki zapachowe. Czarny pieprz, kardamon, mandarynka, bergamotka, irys, jaśmin, brzoskwinia, olibamu, labdanum, paczula, piżmo kaszmirowe. Jak widzicie, skóry tutaj nie oświadczycie, ale jest taki vibe, który naprawdę te skórzane odczucia Wam daje. Najpierw powiem troszeczkę o nich, a później porównam je do Bottega Veneta, bo oczywiście testy były i to nie jeden raz. Tutaj mam taką małą odlewkę od jednej z Was. Bardzo serdecznie dziękuję za nią. Więc powiem Wam tak na świeże moje przemyślenia, choć mówię, tutaj już w głowie jest opinia ugruntowana. No to zobaczmy, jak wygląda atomizer. Jaki jest sam zapach? Sam zapach jest naprawdę podobny do Bottega Veneta.
Ale w związku z tym, że macie tutaj czarny pieprz i kardamon, jest on świeższy, zdecydowanie świeższy, bardziej wytrawny, bardziej suchy. I powiem Wam, że te pierwsze wrażenia były niesamowicie pozytywne i tak zostało już do samego końca, bo za każdym razem, kiedy je nakładam na skórę czy na ubrania, buzia mi się uśmiecha i mówię: tak, to był bardzo dobry zakup. Zdecydowanie bardzo dobry zakup. I podczas testów ten zapach zmieniał się. Zmieniał się na tyle mocno, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy to podobieństwo do Bottega Veneta faktycznie istnieje, bo są tutaj takie skrajne opinie. Ale powiem Wam, że ja tutaj wyczuwam podobieństwo jeszcze do innego zapachu. Nie wzięłam go teraz tutaj do siebie, żałuję bardzo, ale wszyscy kojarzycie Narciso Rodriguez Flair Mask. Teren, tak się prezentuje buteleczka. Tutaj na dole też Wam wstawię Bottega Veneta, żebyśmy mieli ogląd, jak to mniej więcej wygląda. I mój nos, według niego, Caramia, to jest takie dziecko Bottegi Veneta i właśnie Flair Mask. Ale jakie dziecko! Przepiękne, zapach zmienny, wibrujący, bardzo kobiecy, ze świetnymi parametrami. Na mojej skórze, na ubraniach utrzymuje się on ponad 12 godzin. Przepięknie projektuje. Powiem Wam, że nawet były takie momenty, że projektowały lepiej niż Bottega Veneta. No i dobrze, jak już zapowiedziałam, że ją sobie nałożę na rękę, no to tutaj. I tak na świeżo przy Was. Ja już od razu czuję różnicę. Tak. Bottega Veneta jest jakby okrąglejsza, jest bardziej kremowa. Natomiast Caramia jest wytrawniejsza, bardziej przyprawowa. Tutaj naprawdę czuć ten początek Bottegi Veneta, ale tak jakbyście nałożyli na niego jeszcze pieprz i kardamon. Tutaj jest tak okrągło, bardzo kremowo, wiem, powtarzam się, ale naprawdę od razu czuć tą różnicę między jednym i drugim zapachem. Trochę mogę porównać je do chmury. Jedna jest taka, wiecie, okrąglutka, a inna taka postrzępiona. Gdzieś tam jeszcze na myśl przyszedł mi do głowy takie, przyszło mi do głowy takie skojarzenie ze strumieniem płynącym, który gdzieś tam, wiecie, ma jakieś zawijaski, meandry. Ponieważ, tak jak zaznaczyłam Wam na początku, to nie jest zapach linearny, on się zmienia. On czasami bardziej przypomina Bottega Veneta, czasami bardziej Flair Mask, czasami po prostu jest sam w sobie piękny i jest zachwycający. Był on podarowany przeze mnie w rozdaniu nie bez przyczyny. Słuchajcie, naprawdę trzeba się dzielić informacjami na jego temat, na ich temat, bo uważam, że marka jest niedoceniona i jestem przekonana, że będę chciała sprawdzić więcej zapachów od Einera. Dobrze chyba mówię. Mam nadzieję, że wymawiam. Za każdym razem, słuchajcie, kiedy mówię, to się zastanawiam, czy dobrze wymawiam. Einer, tak. Już wypatrzyłam kilka innych zapachów, na które mam ochotę, ponieważ one są naprawdę w dobrych cenach. Zaskakująco dobrych cenach, zwłaszcza te mniejsze pojemności, można zakupić za świetne pieniądze. Moje opakowanie, bo to jest 100 ml, udało mi się znaleźć gdzieś tam w zakamarkach Allegro. Zapłaciłam za nie też bardzo dobrą cenę, z uwagi na to, że tutaj było ono tak delikatnie, słuchajcie, zniecione. Wiecie, że czasami jak są takie ustereczki, to te opakowania, te flakony można kupić naprawdę w atrakcyjnych cenach. I tak właśnie było w przypadku Karymi, bo widziałam je od 130 do 180 zł, więc sami sobie powiedzcie, czy to jest dużo, czy to jest mało za 100 ml zapachu, o którym prawie nikt nie wie.
Ale teraz wy wiecie, możecie sprawdzić, zachęcam Was do tego, abyście je przetestowali, ponieważ uważam, że warto. Chyba, że nie jesteście miłośnikiem tych dwóch zapachów, o których Wam powiedziałam wcześniej. Dla mnie to jest maleńkie cudo. Bardzo mi się one podobają, są przepiękne, rześkie, bardzo kobiece, bardzo eleganckie, bardzo szykowne. Myślę, że tutaj taka piękna, skórzana torebka bądź buty w jakiejś sukni i te perfumy. To będzie, słuchajcie, idealny komplet. Idealny komplet, żeby zrobić naprawdę dobre wrażenie. Na mnie woda perfumowana zrobiła bardzo dobre wrażenie, powiem Wam. I naprawdę, szczerze, Wam polecam Karamia. Karamia. Nie będziemy tutaj odmieniać. Karamia, czyli moja droga. Z tego co pamiętam. Jest jeszcze Karamia Tiamo. Jest kilka wersji, słuchajcie. Tutaj też Wam gdzieś je wrzucę. Nie wiem, czy to są flankery tego, czy to są inne zapachy. W każdym razie moja intuicja mi podpowiada, że one też mogą pójść w którąś ze stron, jeżeli chodzi o Narciso Rodriguez. Absolutnie nie twierdzę, że są to jakieś inspiracje, jakieś... teraz mi wyleciało polskie słowo, dupy, dupes. Pomóżcie Ajuto teraz, bo mi się zrobiła dziura w głowie. No, wyleciało mi to słowo. W każdym razie uważam, że są to oryginalne perfumy, nie inspirujące się nikim i niczym. Mimo tego, że naprawdę są momenty, że są bardzo podobne do Bottega Veneta. Ale z tych dwóch te chyba bardziej do mnie przemawiają. Choć wiecie, że byłam i nadal jestem wielką fanką Bottega Veneta. Jednak gdy mam je oba, to wybieram. Wybieram te. Z uwagi na zapach, z uwagi na parametry, z uwagi na cenę, z uwagi na to, że nie pachnie nimi połowa miasta. To jest w dzisiejszym świecie, wiecie, dosyć trudne, bo popularne zapachy, zresztą jak to z popularnymi rzeczami, lubią za ludźmi się ciągnąć w różnych kierunkach, jeżeli wiecie, o co mam na myśli. Dobrze, cóż jeszcze mogłabym na ich temat powiedzieć? Dla mnie odkrycie, kolejne, bardzo, bardzo pozytywne. Już się nie mogę doczekać innych flakoników. Sprawdzałam, mam kilka typów. No i zobaczymy, jak to będzie. Może się pojawią latem. Sprawdzimy, zobaczymy. W każdym razie, jeżeli ktoś z Was zna inne wody perfumowane bądź wody toaletowe od Aignera, dajcie mi koniecznie znać, co warto przetestować, o czym warto powiedzieć, bo Karamia na pewno należy do tych zapachów. Dobrze, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa, udanej niedzieli.